O nowych centrach miast metropolitalnych w Polsce dyskutowano dzisiaj podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Na tej konferencji o tym właśnie chcemy mówić, o problemach aglomeracyjnych, o tym jak rozwiązywać wszelakie problemy aglomeracyjne, dlatego zaprosiliśmy wielu gości i z Warszawy, i z Gdańska, z Krakowa i z innych stron Polski. Chcemy posłuchać, jakie problemy wielkich miast są w naszej ojczyźnie, ale również chcemy podpowiedzieć naszym włodarzom, co najlepiej można wykorzystać z doświadczenia innych miast. Takim przykładem mogą być Katowice. Tu centrum miasta zmieniało się z myślą o mieszkańcach. I to udało się zrobić. Jeśli patrzymy przez pryzmat samego centrum miasta, to jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ktoś mówił rynek w Katowicach, to pojawiał się uśmiech raczej kojarzący się ze skrzyżowaniem tramwajów. Dzisiaj tramwaje nadal się tam krzyżują, ale przestrzeń publiczna, którą wybudowaliśmy wokół tego, jest przyjaźnią publiczną i przyjazną mieszkańcom. Centra miast powinny być takie, jakich potrzebują ludzie i jakich chcą ludzie. Tak więc naszym głównym zadaniem jest tak je projektować, tak o nich myśleć, by one stworzyły taką prawdziwą przestrzeń, w której ludzie chcą po prostu przebywać. I to okazuje się, że nie jest takie proste. Pierwsza ogólnopolska konferencja w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach potrwa do soboty. Jutro poza wykładami gości czeka przejazd do centrum Katowic i zwiedzanie strefy kultury.